No siema, skurwysyny. Czas na kolejną nutkę, tym razem o czymś, co niektórzy z was robią, a prawdopodobnie znacznie mniej doświadczyło. Zapraszam. Każdy może chuje ssać. Czyż jest młody, czy też stary, każdy może chuje ssać. Każdy może chuje ciągnąć, kurwa mać. Czy dziewczyną, czy chłopakiem, możesz dławić się siusiakiem. Każdy może chuje ssać. Ssanie chuja to cudowna jest zabawa. Czyś jest politycznie z lewa, czy też z prawa. Czyś kolesiem, czy też lożką, czy ssiesz słabo, czy też bosko. Ssanie chuja to jest zajebista sprawa. Więc nie krępuj się i ssij chuja w najlepsze. Żaden wstyd, jeśli nie robisz tego jeszcze. Zacząć możesz w każdej chwili, różni ludzie to robili oraz robią dalej, bo to takie piękne. Każdy może chuje ssać. Jeśli kwaczesz tak jak kaczka, także możesz chuje ssać. Każdy może chuje ciągnąć, kurwa mać. Czasem trochę się zakrztusisz, czasem prawie się udusisz, ale możesz chuje ssać. Krzysztof Bosak bardzo skrycie o tym marzy. Mieć nasienie niczym rosę na swej twarzy. Gdy się nie przejmuje płodem, również tak kaka jagodę, chętnie ojebałaby ze dwie kiełbachy. Choć się przyznać do tych rzeczy nie chcą wcale. Katolicy uwielbiają siorbać pałę. Myślą, że to nie wypada, ale to im nie przeszkadza i za drzwiami zamkniętymi robią gałę. Każdy może chuje ssać. Monarchista czy też Hadek, każdy może chuje ssać. Każdy może chuje ciągnąć, kurwa mać. Czy to Rachoń, czy Sumliński, czy Pawłowicz, czy Kaczyński, każdy może chuje ssać. Również wiele osób stanu duchownego lubi w swojej gębie czasem coś twardego. Jak kardynał Staszek Dziwisz, co jak się to się nie krzywi i nie może się doczekać kolejnego. Również Wyszyński, nasz prymas tysiąclecia, zaspokoił tak niejednego SBK. Jak już wszyscy dobrze wiecie z różnych źródeł w internecie, Wyszyńskiego kochała cała bezpieka. Każdy może chuje ssać. Także będąc w duchowieństwie, każdy może chuje ssać. Każdy może chuje ciągnąć, kurwa mać. Jeśli jesteś zakonnicą, nawet z dość obszerną pizzą, również możesz chuje ssać. A jak papież urzędował w Watykanie, no, co dzień nowe gały miało pierdalanie. Jeszcze ja. Lecz to sytuacja przykra, bo to była przemoc zwykła. Małe dzieci były tam molestowane. Tak jest. Bo jak wiemy, wspólna zgoda to rzecz święta. Bardzo. A Wojtyła strasznie krzywdził te dziecięta. Tak. Co nie dość, że młodociane, to bezlitośnie zmuszane do opierdalania papieskiego pręta. Poznali z dziewczynkami też. Każdy musiał chuja ssać. Jak pan już powiedział? Gdy Jan Paweł II kazał, każdy musiał chuja ssać. Nie mogę powiedzieć, żebym ich nie lubił. To nie jest śmieszne, kurwa mać. Ha. Bo on ruchał małe dzieci, molestował je jak leci i musiały chuja ssać. I musiały chuja ssać. I musiały chuja. I'm going to go.